Witam serdecznie. Ja jestem Pomidor z Polski, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek z Zagrajmy w Little Nightmares 2. Zanim jednak zaczniemy, to przejdźmy może do sekcji komentarzy, którą zostawiliście mi pod poprzednim odcinkiem. Z góry od razu mówię, że jeżeli macie coś ciekawego do napisania, to zostawcie oczywiście komentarz pod tym oto filmikiem, żebym mógł odnieść się do tego prawdopodobnie w następnym odcinku. Tymczasem przejdźmy do odpowiadania na komentarze napisane przez was. Jak widzicie, swoją drogą wpadłem pod kosiarkę, tak więc no już nie jestem długowłosy.pl, tak więc już nie wolno sobie śmieszkować mówiąc, że mam długie włosy, tak więc tyle w temacie. Pozdrawiam bardzo serdecznie i przechodzimy do odpowiadania. Zacznijmy sobie od Krugera. Tutaj tylko parę, że tak powiem, rzeczy wezmę pod uwagę, bo tutaj Krugerek rozpisywał się odnośnie minut, co ciekawego działo się w odcinku, tak więc pozwólcie, że przejdę tam do zaraz do teorii, że tak powiem, napisanej przez Krugerka i na tym zakończymy czytanie komentarzy, w sensie od Krugerka. Tak więc dobra. Blenderman chyba chciałeś powiedzieć. A, bo tu chodzi jakby o tego ziomeczka z... Tak. Chciałem powiedzieć Blenderman. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dobra, co tutaj mamy dalej? Teleportacja przez ludzkie geny. Bynajmniej tak mi się wydaje. Być może, no. Być może tak, ale nadal podtrzymuję to, że wątek z teleportacją jest troszeczkę dziwny. Tak trochę nie pasuje do horroru, nie żeby coś. Halo, Mono, czemu się nie teleportujesz? A nie, halo, Mono, czemu się teleportujesz? Przepraszam, to ja źle przeczytałem. Tak to jest, kiedy chcę coś na szybko przeczytać. Niby GPS daje głupkowatość badziewnego skutku, to jednak mózg ci pozostał, hech. Mały, ale pozostał. Co? Co ty tutaj gadasz? O kuźwa, on z daleka miał te uszy ułożone jak oczy Spidermana, a włosy jak czerwona część stroju, z mojego punktu widzenia. Aż zobaczę, czekaj. Ty, faktycznie, coś tutaj podobnego jest, panie Krugerku. Kiedy niewinnego obwiniesz, wstydź się, Michałku, wstydź się. Na zakończenie teoria, jesteś w hotelu, gdzie zamieszkała rodzina osób z problemami wzrokowymi. No ciekawa teoria, nie powiem, że nie. Tak, oni wszyscy mają problemy wzrokowe, zdecydowanie, chyba też chcieć powiedzieć uzależnienie od telewizji i innych tego typu programów, które ogłupiają. Dzięki oczywiście, Kruger, za komentarz, pozdrawiam serdecznie i teraz przejdźmy do następnej osoby, czyli do Akronixa. Ta baba to ogląda Magdę Gessler, jak rzuca tymi nożami w podłogę. Ci ludzie są opytani być może przez tego gościa w kapeluszu, który porwał Six, ale ta rodzinka z wydartymi twarzami chce siebie zabić. Dziwni są. Zajebisty odcinek. Dzięki, Akronix. Powiem ci szczerze, że no tak jak mówię, ja dalej podtrzymuję, że ona oglądała Roberta Makłowicza. Więc sorry, ale... No dobra, już jestem. Niestety mi się kichnęło, ale na szczęście teraz będę pamiętał, żeby to wyedytować. Dalej podtrzymuję, że oglądała ona Roberta Makłowicza, a nie Magdę Gessler. Koniec, kropka. To jest moja teoria. Dziękuję, Akronix. I przejdźmy teraz do Asi, White Rose. Też myślałem z początku, że Six to... Six ta kanapa przygniotła, tak, no. Wiadomo, też miałem tak na początku, że kanapa przygniotła Six, no i będzie, że tak powiem, malutki problem, bo zamiast Six będziemy mieli pół Six. Taki żarcik, kurde, trochę może nietrafiony. Ja też miałem takiego bączka, tylko on grał jak się nim kręciło, ale ja nie lubiłem takich elektrycznych melodyjek, więc zakleiłem jego dziurki głośniczki, które... No nie, najgorzej. Biedny chciał ci pograć, a ty tak zakleiłaś mu, no wstydziłabyś się, wiesz? Widocznie nie ma oczu, bo za długo się w TV wgapiła. Nie no, no tak, oczywiście, że tak, no oczy jej się wypaliły, pewnie z żenady, z tego co ona oglądała. Miley Cyrus. No tak, no Miley Cyrus ręki bol, oczywiście, że tak, dalej to podtrzymuję. Pewnie kupili nowy TV, a że miejsca zabrakło w chacie, to wywalili w... No tak, no bo przecież telewizor ważniejszy jest od łóżka. Lepiej spać na dywanie, co nie? Co to za A? I na zdrowie. No to było A, bo bałem się, że mnie prąd popieści.
Dzięki Asiu za komentarz, bardzo się cieszę, że napisałaś co nieco i teraz przejdźmy do Zakolaka TV. Szczerze, wydarzenia z tego odcinka spowodowały u mnie osłupienie ze zdziwienia. Czyżby sam w swojej okazałości Slenderman był wewnętrzny TV? Mi się wydaje, że czerpie energię z porwanych, jak same rozpraszające się duchy zostają po poszkodowanych. Takie przynajmniej mam wrażenie co do tego. Nie zdziwiłbym się, gdyby ten Kolo podobny do Slendera nie stał za tym wszystkim, bo dużo na to wskazuje, ponieważ przez całą grę mijaliśmy dużo tych duchów. Fakt jest taki, że wszystko co się dzieje w Little Nightmares 2, to by się nie powstydziłby się sam Matrix, bo niby gra na pozór jest powalona, ale jak się rozkręci, to się dzieje bardzo dużo. No powiem ci, że z tym komentarzem się jak najbardziej zgadzam, Zakol. Ciekawie to jakby ująłeś, faktycznie jestem w stanie ci tutaj przyznać rację, że jednak to co się w niektórych momentach dzieje w tej grze, to jest po prostu wydarzenia rodem z Matrixa. I sam jestem ciekaw wątku z tym naszym kochanym Slendermanem, który nas tutaj prześladuje w tej gierce. Dobra, dziękuję wam za komentarze, mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobało. A teraz przejdźmy do właściwej części odcinka. No dobra, jestem z powrotem i zaczynamy, kurczę pieczone, zaczynamy. Spadamy sobie oczywiście tutaj w dół. Widzę, że oni tutaj sobie TV oglądają, a w zasadzie próbują oglądać, bo tutaj mamy jakieś szumy telewizorowe, więc teraz zróbmy coś takiego. Podejdźmy sobie tutaj, czyli zróbmy coś takiego. Ziup, no, dawaj, odpalaj. Tu zrobimy coś takiego. A teraz im tak chamsko wyłączymy telewizję. No dawaj. Spierdzielamy. Ale na szczęście macie tutaj telewizor, nie, więc ja tam wam nie będę przeszkadzał. Teraz sobie tutaj oglądajcie telewizję, a my zrobimy coś takiego. Zium. Wejdziemy tutaj i przedostaniemy się. O-o. No dobra, żeśmy troszeczkę teraz zrypali. Nie powiem, że nie. O nie! Oni nas gonią. Oglądajcie sobie spokojnie telewizję. Nie, nie idźcie, nie idźcie. Idźcie stąd. Szybko, szybko. Idź. O kurde. To uciekłem przed nimi teraz, to uciekłem przed nimi, nie ma co. Kurczę, myślałem przez chwilę, że oni mnie dorwą i już kurde będę miał przesrane, bo przyznam szczerze, w pewnym momencie jak wciskałem ten przycisk kwadrat, na padzie oczywiście, bo kwadrat robi mi za sprint, to przez chwilę myślałem, że kurczę pieczone, no się nie uda, ale jednak się udało. Więc dobra, idźmy dalej w takim razie, zobaczmy co tutaj się dzieje, tu na razie nic nie ma. Więc idźmy po prostu przed siebie na razie. O, mamy telewizorek. Fajnie, fajnie. I mamy drzwiczki. Six! Chodź, wyciągnę cię. Dawaj! No nie, złapał ją. O nie, chyba wraca nasz kurde kochany Slenderman. Dobra, idźmy stąd. Idźmy stąd, idźmy stąd, idźmy stąd. Jest siekiera. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, szybko, niszcz. Niszcz, 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 niszcz. Dobra, idziemy. Idziemy stąd, idziemy, idziemy, idziemy. Szybko, 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 szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Chyba uciekliśmy mu. Tak mi się wydaje. No, chyba żeśmy mu uciekli. Chociaż... Nie, nie uciekliśmy mu, on jest u góry. Okej. Tu na razie się zatrzymajmy. Albo idźmy. Dobra, tędy możemy jeszcze iść. O-o. Dobra, tu się zatrzymajmy. Nie patrz się. Idź stąd. Dobrze, poszedł chyba sobie.
Chyba sobie poszedł. Chyba moja komenda na niego zadziałała. Dobra, idź sobie stąd, gościu. Dobra, jesteśmy teraz w jakiejś wyrwie. Przesuńmy sobie taboret. O-o! On tu jest! O nie! On tu idzie! Idź mi stąd! Szybko! Idziemy, 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 idziemy. Idziemy stąd. Dobra, zjeżdżamy. Ty, pociąg tu jest! Czy teraz Little Nightmares 2 zamieniło się w Uncharted 2? Przecież w Uncharted 2 był ten pociąg, po którym trzeba było ten uciekać. Sami pamiętacie, że przecież gierkę zaczynaliśmy w pociągu. I później był rozdział bodajże 12 albo 13 w pociągu. Kurczę pieczone, no to teraz niezłe Uncharted 2 się zrobiło z Little Nightmares 2. Ale widać, że to jest jakiś stary pociąg, kurczę. To na pewno nie jest jeden z jakichś nowoczesnych, to jest jakiś kurde starość już. Ej, ale stary nie oznacza, że gorszy. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy przed nim. Nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie, nie ma nawet takiej opcji w moim telefonie. Szybko, szybko, szybko. Szybko, 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 uciekaj. W kwadrat, kwadrat, wciskaj, kwadrat, jak... Dobrze, 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 dobrze. Za dużo czasu straciłem tutaj, za dużo czasu straciłem. On mnie może teraz dorwać. Tego bym bardzo nie chciał. Nie w tę stronę. Dźwignię powinienem w lewo. W lewo tak mi się przynajmniej wydaje, bo w prawo to niewiele mi to dało. Ale się rymło w sumie. W prawo niewiele mi to dało. Czasami mi się udaje coś kurde na spontanie wymyśleć. Dobra, to lecimy teraz. Wajcha. I idziemy dalej. No przynajmniej teraz za dużo czasu nie straciłem na tej wajche. Na tej ważce, kurczę. O, udało się. Nara, frajerze. Pa, pa. Miło było cię poznać. I sobie jedziemy teraz. Jedzie pociąg z daleka. Na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy. Zabierz kogoś do Warszawy. Ups. Dobra, to żeśmy pojechali. To żeśmy pojechali, kurczę pieczone, już żeśmy daleko pojechali do takiego stopnia, że ten, żeśmy wypadli praktycznie. Dobra, wstawaj, wstawaj, ziomek. Nie ma co się poddawać. Nie po tym, co się stało. No, my ranni jesteśmy w ogóle chyba, z tego co widzę. Kurczę, no trochę ranni jesteśmy, nie powiem, że nie. Dawaj, złap ten cień. Złap go, kurczę pieczone. Ale obolały jest ten nasz mono. Ta nasza monobrew jest kurde obolała. Ale widzę, że musimy iść teraz do przodu, bo ten cień nas tam prowadzi. O nie! Drabiny tutaj są, a wiecie z czym mi się drabiny kojarzą? Z Metal Gear Solidem przecież. Siema, siema, tu poważny.pl wrócił. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. No dobra, więc poważny.pl kontynuuje, że tak powiem, swój poważny let's play z Little Nightmares 2 wcale nie śmieszkujący. Idziemy kurde schodami jak kurde Solid Snake. No dawaj, 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 kurde. Chodzimy po schodach, Jezu, po drabinie, jak Solid Snake. Normalnie, gościu. Ale widzę, że to tło się tak coraz bardziej ściemnia, jak idziemy do góry. O, czyżbyśmy wyszli kanalizacją? Ty, bez kitu. Wyszliśmy kanalizacją i przed nami są budynki. Światła widzę, że tutaj się rozpaliły. I jest ta stacja telewizyjna. O kurde. Czyli będziemy się tam zbliżali. Dobra. I mamy tutaj naszego, kurde, Blendermana. Który... O Jezus Mary, nie mów, że Mono chce się poddać.
Nie w takim momencie, Mono. A nie! Mono swoją czapkę zdejmuje? Co tutaj się dzieje teraz? Okej, co tu się dzieje? My musimy jakby jego tak jakby... Aha, my musimy się zginać tak jak on. Aha, kumam, czyli po prostu musimy, jak on będzie rękę trzymał prosto, to musimy prosto tak mieć. Jak lewo to lewo, prawo to prawo. Okej. Prawo. I znowu lewo. I prosto. Okej. Oberwał znowu. Który to już trzeci raz? Chyba trzeci. I znowu wstaje. Co jest, żeśmy go pokonali? Co się z nim stało? Czy... Co jest grane teraz? Aha, i teraz my będziemy prostowali te budynki, które się tak przykrzywiają. No dawaj, 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 dawaj. No, idziemy czy nie? Okej, dobra. Trzeba było bardzo mocno tutaj trzymać tę ścianę. Co my... Przecież my żeśmy, kurde, ja tylko prosto gałkę trzymałem. I Mono się tutaj tak teleportował, z tego co widzę. Ale dobra, no to idziemy teraz do środka, bo widzę, że się nam drzwi otworzyły. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy do środka bez zbędnego przedłużania. Drzwi się nam zamykają, czyli tutaj pewnie akt się kończy. Wyblakło. Okej. To nieźle wyblakło. Dobra. Rozumiem. Rozumiem aluzję, że tak powiem. Rozumiem intrygę. O, jesteśmy teraz w sekwencji, gdzie normalnie mieliśmy te sny całe. Znaczy, może nie sny, ale te takie, wiecie, ten moment schizy, gdzie po prostu żeśmy wchodzili w ten telewizor i mieliśmy te takie sekwencje w grze. Więc idziemy teraz tym ciemnym korytarzem, w zasadzie to dosyć rozjaśnionym, takim w kolorze niebieskim. I mamy to ogromne oko. Tyle, że tym razem to wszystko dzieje się naprawdę, to już nie są jakby jakieś halucynacje czy coś innego. I dobra, co tutaj mamy? Mamy tutaj różowe drzwi. Znaczy różowe światło i tu w ogóle wszystko tak lewituje dziwnie. To tak wygląda ta cała stacja telewizyjna? Aha, drzwi się nam zamknęły, dobra. Czyli będziemy musieli pójść tędy teraz, bo tamte nam się zamknęły. Okej. Jesteśmy tutaj. W ogóle w tle jakaś pozytywka teraz gra, z tego co zauważyłem, z tego co słyszę. Więc kurczę, ciekawie. Idziemy schodami do góry. Tu w ogóle wszystkie fotele, taborety, wszystko lata, ja pierdzielę. Tu w ogóle grawitacji żadnej nie ma. Zacznijmy od tego, dobra. Mamy tutaj coś takiego. Teraz poczekajcie chwilę.
O. Widzicie, muszę jakby słuchać się w muzykę z tej pozytywki i muszę za tą muzyką iść. Tutaj będzie grała? Nie, tu nie gra. To idziemy dalej. Tu w ogóle, kurde, drzwi, które są dziwnie otworzone. Tu chyba musimy iść. No, tutaj musieliśmy iść. Dokładnie tak. I teraz idziemy schodami do góry. Kurde, jak to wygląda, przerażająco. Masakra. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co to jest za wieża telewizyjna? Dobra, tutaj mamy coś takiego. To drzwi, z którymi przyszliśmy. Tutaj w ogóle niby coś... Nie, tutaj nic nie gra. Tutaj coś gra. Teraz gra tutaj, ale te drzwi są zamknięte, więc żeby otworzyć te drzwi, to wydaje mi się, że musimy coś takiego zrobić, co nie? Dokładnie, musimy pchnąć te drzwi. Tylko musimy to zrobić tak, żeby nie wejść właśnie. O, coś takiego, dokładnie tak. I teraz gdzie będzie grać? Tu nie. Tu nie. Więc chyba tutaj będzie. Tak. I znowu schodami do góry. Znowu mamy, widzę, że checkpointa, w sensie checkpointa, autosave'a. Kurde, co ja mam z tymi checkpointami? Ale w sumie checkpointa też w sumie mamy. Dobra. Teraz sprawdzamy każde drzwi. Tu nic nie gra. Oj, 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 oj. Tu nic nie gra. Tu gra. Dobra, tutaj nic nie gra. Tu też nic nie gra. Tu też nic nie gra. Ale jak ja miałem tutaj doskoczyć? Ej, bez kitu, jak ja tutaj miałem doskoczyć? Bo nie rozumiem teraz tego wcale. Nie rozumiem kompletnie teraz. Nie rozumiem kompletnie, o co tutaj chodzi. Tu gra muzyka, dobra. Tu słyszę muzykę. A, chyba musimy popchnąć to. Tak, będziemy musieli to popchnąć chyba. Dokładnie, no kurde. Masakra, no tak prostej rzeczy nie ogarnąć. No Michał, bez przesady. Ale bez kitu. Przez chwilę myślałem, że kurde muszę tam doskoczyć czy coś, ale jednak nie. Jednak trzeba było po prostu to pchnąć. Dobra, no i teraz super, fajnie. Okej. Tu nic nie gra. Tu też nic nie gra, tylko w tamtych drzwiach coś grało. Tu nic nie gra. Tu też nic nie gra. Ej, tu coś się zepsuło. Nie słyszę w ogóle pozytywki. Co jest grane? To gdzie teraz gra ta pozytywka? Ach, tutaj gra. Dobra. Przez chwilę myślałem, że się coś zepsuło, nie? Ale chyba tutaj się zbliżamy już tej wieży, z tego co widzę. Bo jesteśmy już tak naprawdę na najwyższym stopniu. Dobra, tutaj sobie chyba co nieco ściszę. Musiałem sobie trochę podgłosić, żeby wiecie, żeby mniej więcej ogarnąć, bo u mnie, tak jak ja teraz nagrywam, to ledwo co słyszę, nie? Więc po prostu musiałem trochę mieć większe audio, nie? Żeby zrozumieć, o co chodzi. Ale wchodzimy tutaj. Mamy tutaj pozytywkę. Ja pierdolę. Przecież to jest Six. Co się jej stało? Co się jej stało najlepszego? To ta pozytywka jej to zrobiła? Nie, no to nie jest możliwe. Dobra, co musimy teraz zrobić? Ty, ona nas krzywdzi normalnie. O kurde. Tego to ja się nie spodziewałem.
Co ona tobie zrobiła, ta pozytywka, Six? Coś w ogóle tutaj mamy, żeby ten? Żeby, nie wiem, cokolwiek ruszyć? Z czymkolwiek? Tam młotek jest! Ty! Mam pomysł. Ale fuj, ale ty masz paznokcie, Six. Ja pierdziele. Obciąłaby się. A nie takie haluksy mieć. Chyba musimy zniszczyć tę pozytywkę, tak mi się wydaje. Oj! Chyba o to chodziło. O-oł. Tak, o to chodziło, tylko że... Oj, my żeśmy ją teraz zdenerwowali, jak nic. Dobra, uciekamy przed nią, nie ma co. Bo ona szajby dostała jakieś. Dobra, szybko, 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 szybko. Szybko, szybko! Dobra, ona nas tutaj chyba nie zobaczy. Idź stąd. Idź stąd, ty kreaturo dziwna. I powiedz, co Six zrobiłaś. Idź sobie stąd, dokładnie tak. Nikt cię nie lubi, nikt cię nie chce. Jesteś brzydka, fuj. W ogóle obetnij paznokcie, zacznijmy od tego. Dobra, idziemy dalej. Widzę, że tutaj chyba na razie mamy spokój. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, mamy siekierkę, więc ściągnijmy sobie ją. I rozpieprzmy te oto drzwiczki. Zium. 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 No, zium. Oho. I znowu mamy to samo. Czyli znowu trzeba będzie ją zawołać. Następnie pójść siekierkę. Znaczy, pójść siekierką. Dobrze. Dobra, teraz jeszcze raz. Włamy ją. Wkurzaj się, wkurzaj się. Dokładnie tak. Ale nie tak. Kurczę. Trzeba to zrobić tak, żeby ten, żeby tą siekierką zniszczyć tą pozytywkę. Dobra, może tutaj trzeba trochę odczekać. Idź tutaj, dokładnie. I teraz ja lecę tutaj. Kurde. Nie tak. To trzeba zrobić jeszcze inaczej. Czemu ja zginąłem, skoro ja tutaj stałem? Nie rozumiem w ogóle. Ale okej, okay, dobra. Może to trzeba jeszcze inaczej zrobić. Tutaj się zawołam. Dawaj tutaj teraz. No. Dobrze. Dobrze. Ale kurde, ogarnąłem tutaj ładnie. Czyli to jest chyba, Six jest naszym teraz boss fightem, z tego co widzę. Kurczę. Ciekawa sprawa. Ciekawe to jest w sumie boss fight. Przynajmniej mamy w ogóle jakiegoś boss fighta, w przeciwieństwie do pierwszej części. Gdzie tam w ogóle niczego takiego nie było. Dobra, mamy znowu tutaj siekierę wbitą w drzwi. Wyzdajemy, szybko, szybko, szybko ogarniamy temat. Zium! Dobra. I tu mamy boss fight nasz. Dobra. Więc na czym on będzie polegał? Trzeba będzie teraz z tą siekierką pójść do góry i zwabić Six. Aha, to nie możemy tak zrobić. My musimy robić to chyba po kolei, czyli najpierw będę musiał na dole to zrobić i potem u góry. Chodź tu. Chodź tu, kurde, małpo jedna. No ty w sumie jak małpa teraz wyglądasz, nie? Dobra, dawaj.
Trochę za wcześnie, mogłem to kurde ten inaczej zrobić. Dobra, jeszcze raz, będziemy robić to metodą prób i błędów. Tak długo, aż się uda. Dawaj, małpo. Dobra, małpisze, nie teraz tutaj. Patrzcie w ogóle, jaką intrygę tutaj ogarnąłem, nie? Ale kurde, szmatławiec tej Six. To, żeś została porobiona teraz, Six. Nie wiem jeszcze, ile razy będziemy musieli tę pozytywkę zniszczyć, ale kurde, widzicie, jak ja to ładnie uknąłem? Dalej, co, idziemy prosto? W sensie w prawo? Są tu jakieś drzwi, czy gdzie my w ogóle idziemy? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co? Tam była siekiera? Ta, tam siekiera była. I po co mi to wszystko? Mogę zniszczyć te drzwi, ale po co mi to? Znowu to samo? A, nie, to pewnie jest ostatni element walki. Tak mi się wydaje. Aj, kurczę. Wygląda na to, że to jest dopiero ostatni ten. Myślałem przez chwilę, że już Six pokonałem. Dobra, to dawaj tutaj. Chodź tutaj. Kurczę. No to ostatnia faza jest dosyć przesrana. Dawaj tu. No dawaj, jeszcze raz, wołamy cię. Dawaj tu. No, to kurde szybko i sprawnie poszło teraz. To już została porobiona, Six, nie? O kurde ty, ostatnia faza. Jest tu pozytywka, jest Six, która się do niej zbliża. Bierzemy to, co nasze. Kurde, ale widać, że już mono siły nie ma. Widać, że mono już jest tym przemęczony wszystkim, nie? Dobra. Zrobiliśmy, co nasze. Pozytywka została zniszczona. I teraz się dzieją jakieś dziwne rzeczy. O kurde, czyli ta pozytywka miała wpływ na to, dlaczego tak Six wyglądała. O, i ona teraz chyba normalna już jest. Nie będziesz już nas bić? Nie, nie będziesz. Dobrze, fajnie, fajnie. Ale widzę, że... O kurde, co to jest za materia dziwna? Dobra, spierdzielamy stąd. Prowadź, Six, bo ty wiesz, gdzie iść. O kurde, co tu się dzieje? Ile... O kurde, co to jest za... Breja jedna! Ile par oczu! Co to jest za monstrum? Nie zdążyłem. O kurde! Dobra, uciekamy szybko, kwadrat, kwadrat, kwadrat. W taki sposób się nie poddamy. Nie w takim etapie. O, teraz to już po ptakach jest, no. Chociaż, nie, dobra, odratowałem się jeszcze jakoś. No, dobra, po ptakach. Mnie to spowolniło, że ten, że tamta podłoga się tak dziwnie przesunęła. Dobra, szybko, szybko biegniemy. Cały czas sprint. Nie zatrzymujemy się. Nie na tym to polega. Dobra, lecim, lecim, lecim. Dokładnie. Kurde, no. Dawaj.
Mono, nie odpierdzielaj. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Kurde, znaczy idziesz, biegniesz. Whatever. My tędy biegniemy, nie ma to tamto. Trochę, nie, dobra, tutaj trochę zwaliłem, bo za późno ten. Za późno skoczyłem. Ale mam przynajmniej nauczkę na przyszłość. 40 minut już odcinka mamy. Znaczy 41 w sumie. No ten odcinek będzie wyjątkowo długi. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Dobrze, dobrze, w ostatniej chwili skoczyłem, dobrze. Ogarniałem to. Szybko, szybko, szybko uciekamy. Nie dorwiesz mnie. Okej, tu mamy... Co jest? Dawaj, 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 szybko, szybko, mono, szybko. Ale slow motion. Dawaj, 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 dawaj. Złap mnie, proszę. Proszę. Wciągnij do góry. Co? Nie wierzę w to. Co ty zrobiłaś? Dobra, widzę, że jesteśmy na dole. Kurde, chodzimy teraz po tej galaretce, ja pierdzielę. W sensie galaretce, no chciałbym, żeby to była galaretka, ale to jest niestety, kurde, jakiś monstrum. Pewnie z tych wszystkich, kurde... Tych wszystkich, kurde, ciał, które zabiliśmy. Tu jest jakieś krzesło u góry. Jakieś oczy, oczy się na nas ciągle gapią. Jezu, ale to creepy jest. No i dobra, co? Siedzimy na tym krześle i co teraz? No, jesteśmy my. Czyli mono. Stoimy na krześle. Okej, siedzisz. Nie rozumiem dalej, co się dzieje. O kurde, on jest teraz starszy. I co, i dalej siedzi? Co to tak ciągle miga? O co tu chodzi? No, młody dorosły teraz jest. Co jest grane?
Co tu się odpierdala? Zakłócenia. To koniec gry. Wiecie co? Ja nie wiem, co ja mogę powiedzieć. To zakończenie było popierdolone. Czyli idąc tym tokiem, to my od początku byliśmy tymi złymi, czyli tak naprawdę ten gościu, którego tak naprawdę widzieliśmy w tych całych halucynacjach w telewizorni, przez telewizor, to byliśmy my. To był Mono. Czyli tak naprawdę my graliśmy tym złym cały czas. I to dlatego Six nam nie pomogła, bo wiedziała, jak to się skończy. Six doskonale wiedziała, jaki będzie scenariusz. Ona pomoże nam i później w przyszłości by wydarzyły się podobne problemy, jak on by dorósł. Nie, ja pierdolę, co to było? Co to było? Masakra. Masakra w tym pozytywnym, jak i negatywnym. Bo powiem szczerze, że tak jak było zakończenie jedynki, gdzie Six szła do tej latarni tymi schodami i zjadła jeszcze tych grzybolutków, tak tutaj to powiem szczerze, że dosłownie siekierą w łeb dostałem. Nie wiem nawet, jak mam to skomentować. Jak chcecie, to możecie się oczywiście wykazać w sekcji komentarzy waszymi teraz teoriami co do tego odcinka, bo to był już, można by powiedzieć, ostatni odcinek z tej serii. Przeszliśmy Little Nightmares 2, czyli premierowy tytuł tego roku. Tak jak to w zeszłym roku Crasha 4 udało mi się fabularnie ukończyć. Może co prawda nie na 100%, ale udało się. Tak, to jest kolejna gra, która wyszła nowa, którą udało nam się ukończyć. Ale szczerze powiedziawszy... Wiecie co? Nie wiem, może ja jestem po prostu słaby psychicznie i tak dalej, ale... To zakończenie zmiotło mnie z planszy. Czy jest ono dobrym zakończeniem, czy to jest jakby takie zakończenie, nie wiem, inne, nie wiem. Nie wiem, co ja mogę tutaj w tej kwestii powiedzieć. Wiem tylko tyle, że po prostu zmiotło mnie to z planszy i to totalnie, że nie wiem, co mogę powiedzieć. Dosłownie mi to zamknęło mordę, nie? Bandai Namco, co wy żeście odpierdolili do jasnej ciasnej. Ale wiecie co? To zakończenie i tak śmierdzi mi tym, że będzie w planach trzecia część Little Nightmares. I po tym, co ja widziałem, co tutaj się odwalało, jestem w stanie zaryzykować, że trzecia część będzie opierała się wokół Matrixa. Dosłownie, wydarzenia będą wyjęte z Matrixa. Jestem o tym święcie przekonany. Mówię to z 100% pewnością. Jeżeli mam grę ocenić, to jeżeli chodzi o gameplay, oprawę graficzną, udźwiękowienie i tak dalej, daję mocne 10 na 10, jeżeli chodzi o udźwiękowienie, muzykę, efekty dźwiękowe, grafikę, to wszystko dostaje ode mnie najwyższą ocenę. Jeżeli chodzi natomiast o fabułę, nie wiem, czy jest jakby ocena, która byłaby w stanie przebić 10 na 10. Ale obecnie mam na tyle zrytą psychę, że mam ochotę po prostu już skończyć ten film. I wiecie co? Tak też chyba uczynię. Dziękuję wam za oglądanie tej serii. W tym roku prawdopodobnie ogarniemy sobie DLC do Little Nightmares 2 oraz 1. Zaległe do 1 i do 2 teraz zaczniemy nowe DLC. A potem będziemy wyczekiwać już na trzecią część, o ile trzecia część ujrzy światło dzienne. A wydaje mi się, że ujrzy, bo wydaje mi się, że 2 przebije nawet 1. Jestem o tym święcie przekonany. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się seria spodobała i przypadła wam do gustu. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi po więcej. Zapraszam oczywiście do socjali, linki są pozostawiane w opisie. Wiem, że jest jeszcze sekretne zakończenie, które jest pokazywane w momencie, kiedy zbierzemy wszystkie duszki.
te wszystkie te dusze, które tam w poziomach możemy znaleźć w tych rozdziałach. Ja niestety prawdopodobnie wszystkich nie zabrałem, więc prawdopodobnie po napisach końcowych wkleję wam po prostu wkleję wam te sekretne zakończenie, ewentualnie dam linka. Jeżeli nie wkleję sekretnego zakończenia, to wam dam wam linka do, żebyście sobie obejrzeli te sekretne zakończenie. To by było na tyle, ja już zamykam mordę. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnych let's play na moim kanale. Na razie.